już ostatnia nowenna, którą podejmujemy przed narodową modlitwą na Bobolówce w Strachocinie. Ta nowenna ma nas przygotować do pielgrzymki, do świętego Andrzeja Bobole. Będziemy się modlić o opiekę nad naszą ojczyzną, nad Polską. Chcemy zawierzyć Panu Bogu Polskę. Niech święty Andrzej Bobola pomoże nam w tej modlitwie i wyprosi te łaski, które naszej ojczyźnie są teraz potrzebne. Boże, dziękujemy za dar świętego Andrzeja Boboli, Twego wiernego sługę, który złotymi zgłoskami zapisał się w historii Kościoła. Wdzięczni jesteśmy za jego świadectwo życia z wiary, umiłowania Kościoła i zatroskania o Polskę. Dziś, gdy ojczyzna jest w potrzebie, podejmujemy modlitwę nowennową do świętego Andrzeja w nadziei, że i tym razem wyprosi łaskę narodowi, którego jest patronem. Prosimy w niej o jedność w narodzie, o opiekę nad Polską, obronę wiary katolickiej i życie z Bogiem. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Trzeci dzień nowenny. Modlimy się za duchowieństwo. Panie Boże, narodowi wybranemu dałeś proroków i kapłanów, by przekazywali Twoje słowo i sprawowali liturgię. Twój Syn od powołania apostołów rozpoczął zakładać Kościół, a ustanawiając sakrament kapłaństwa przez powołanych ludzi, uświęca chrześcijan. Święty Andrzeju Bobolo, Twe życie kapłańskie i zakonne ubogaciło Kościół. Niech Twoja modlitwa wyjedna łaski Ojcu Świętemu, biskupom, kapłanom, diakonom i osobom życia konsekrowanego oraz niech wyprosi nowe powołania do służby Bożej. Amen. Nawet po śmierci wędrówką męczonego ciała. Módl się za nami.
powstania Polski po trzecim rozbiorze. Módl się za nami. Święty Andrzeju, patronie Polski. Módl się za nami. Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa. Módl się za nami. Teraz będziemy mówić, uproś nam Boga, abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno. Uproś nam Boga. Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej katolickiej wiary. Uproś nam Boga. Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili. Uproś nam Boga. Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili. Uproś nam Boga. Abyśmy na zbawienie naszej duszy gorliwie z łaską Bożą współpracowali. Uproś nam Boga. Abyśmy Bogu wiernie służyli. Uproś nam Boga. Abyśmy Najświętszą Marię Pannę jako Matkę miłowali. W znaczeniu wszelkich przeciwności. Uproś nam Boga. Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali. Uproś nam Boga. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przebacz nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej Bobola Męczennik, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pomódlimy się teraz za naszą Ojczyznę. Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natknij mądrością jej rządców i przedstawicieli i obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych Ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij jej ducha wiary i czystości obyczajów, wytem wszelkie zło. Niech rodzice i nauczycieli w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen. Modlitwa końcowa. Boże, zwracamy się w tej nowennie o pomoc, jak praojcowie nasi w chwilach zagrożeń dla Polski, a Ty ich nigdy nie zawiodłeś. Ufamy, że i tym razem wysłuchasz modlących się Polaków, którzy ze świętym Andrzejem Bobolą zwracają się do Ciebie. Niech ta modlitwa przyczyni się, aby święty Andrzej został uznany przez Polaków głównym patronem Ojczyzny i wpisze się w realizację prośby papieża Piusa XII, aby wszyscy synowie i córki narodu polskiego poznali męczennika, który jest ich lubą. Amen.